Gramy dzisiaj losowego brydża z losowymi. Napisałem im Guten Abend. No i spasuje na dobry początek. Zaczynamy. Turan Akinci. To Diole to Italy Private, a Skieries to Irland doświadczony. Gramy. Teraz już będziemy licytować, że hej. Pik. Dwa kiery. Po pasie jesteśmy. Powinien mieć 5 pików. Dwa kiery. Zawsze możemy powiedzieć dwa piki. To powinno być 6 pików. To ja powiem 4 piki i zobaczymy, czy on umie grać. To powinno obiecywać nadwyżkę. Czy ma 6 pików? Ma. Odda kiera, karo. No, wygrał 4 piki. Jeszcze jednego mają. Król. I wyrzuć piątkę, żebyś miał przejście dwa razy. No i teraz karo do waleta. Karo do waleta. Powinna być lewa. No ma króla. I jedno karo przebije w stole. Jednego trefla przebije w stole. 11 lew. Nie wiem, po co ta kombinacja. Będę trefla zagrać. No i może pokazać, że ma 11 lew. I bierzemy dobry zapis i jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. No, deklaruj. Nikt mnie nie przywitał. Przebił karo. Będzie przebijał. Tak. Ikiera przebije. Tak, będzie przebijał. Tak. I trefla przebije. Przebij trefla. 11. Już nie może przegrać, bo... Miał 6 pików. Jak mamy razem 10 pików, to możemy licytować do 4, do 10 lew. Możemy liczyć zgodnie z prawem lew łącznych. Ale im te kiery zablokowałem. Dwa i cztery wygraliśmy. Mówię od razu cztery kiery. Żeby nie było głupot. Nie, tak to się nie będzie bawić. Proszę bardzo. Gramy w trefle. Teraz mnie nie przelicytuje.
Nie może mnie przelicytować. Mam nadzieję, że mnie wyrzucą ze stołu. Nie wyrzucili mnie. A na cztery piki już leżeli. Zapytał mnie w chy 6 NT, a ja napisałem mu w chy 5 kierów. Napisał mi ok. Napiszę mu w chy. A trefla miał dobrego. No mój powinien wziąć dziepikowy, a nie weźmie.
Ale mój miał pików. I gdzie on zgubił te piki? Miał 6 pików i 5 kar i nie otworzył licytacji. 2 pik. No, uczciwie otwieram jedno karo bez żadnych numerów tym razem. Może zgłosić starszą czwórkę. Nie ma starszej czwórki. Zgłoszę 2 bez atu. No i w karo. I ma. Co za młot. Czego nie w karo na skrót? Mój musi mieć króla kier. Jeszcze as kara to za mało. Dobrze, poszło 9 pików. Bierz i w karo. I w karo. Ojej. Wypasował mi waleta. Tu wziąć 3 lewy. Mi. Jakiego ma pika? Damę. Partner grał przeciw mnie. Gdyby grał w kara, a potem nie grał, nie odwracał w kiera, tylko w trefla odwrócił. Nic to. Spasuje. Strach grać z takim. Po co on tego kiera odwrócił? I mi pasował mi waleta. No, wrócić w trefla. W ogóle powinien wstawać w trefla.
No nie, no to się grać w ogóle nie chce. Trójkę rzucił. Puść. Puścił. Dama. As. No i dobrze. Musi mój mieć damę pik. Dobrze, bierz i ściągaj piki. No, bez jednej. Oczywiście, że w kara nie wtrafi. Oczywiście, że w kara. Nie pod najsłabszy stół. Oczywiście, że nie podaj zawsze w tą. Już jest bez jednej, na szczęście. O, zablokowała mu się kara. Nie, ma jeszcze damę. Dziesięć wygraliśmy. No wreszcie. Cztery pikowe, kierowa piąta, karowa szósta, treflowa siódma. Treflowe musimy wziąć dwie. Może mój waleta ma. Szymon to trzeba zadłużyć. Nie gram z nim.
Idę do domu, się zmęczyłem. On pików nie ma. Nie mam karty, to uciekam. Nie mam karty. No mam kartę, zagram jeszcze jedną. Partner nie ma karty. No ta, ten kiery, ten piki po turecku. No zobaczymy, czy mój zawis tu je w trefno. No jaką chce to grać? A co z treflami zrobi? A co zrobi z treflami? Lepiej w trefla było chyba. No jest bez jednej.
No, wygraliśmy 8-5. No to jeszcze jedno zagram. I on tych trefli nie chciał pikami przebić. Dwa kiery to jest słaba odzywka. Z pikami powinien skontrować. Poprawi na 5 kierów, czy nie? Nie gra z kontrą. Napiszę mu powodzenia. Z tą kartą pępej trzy kiery. Kończę, kochani, nie mogę na to patrzeć. Do zobaczenia.